Siemanko, cześć, witajcie, z tej strony FanCity, a to kolejny odcinek z gry Parkitect. No niestety, ale jestem bardzo bliski bankructwa, niestety. Ogólnie pisaliście mi, że te wszystkie pokoje pierwszej pomocy, one powinny być przy tego typu atrakcjach, tam gdzie ludzie po wyjściu będą się źle czuć. I to w sumie ma trochę racji. Może dzięki temu, nie wiem, będzie więcej ludzi w ogóle chętnych, żeby tym się przejechać. Ja sobie to spróbuję przenieść. Brzoza, gdzie tu się przenosi? Klikamy i gdzie? Nie ma przenieść? Serio? Nie ma takiej możliwości, żeby to przenieść? Muszę to jako nowe zrobić, to tak nie za bardzo mam pieniądze. A najgorsze jest to, że te pożyczki moje wszystkie, które są tutaj, one są jeszcze w ogóle niespłacane. Chyba, albo już są, nie wiem, w sumie, moment, dajcie mi budynki, koszty, pożyczki, są, 177, więc gdyby nie to, no to nieco więcej bym miał, ale z drugiej strony, gdyby nie te pożyczki, to bym w ogóle do tego poziomu nie doszedł, więc no, wiecie jak jest, a niestety jestem no mega na minusie, strasznie jestem na minusie, dajcie mi trochę tych pieniędzy. Nie wiem, ile kosztuje ten pokój pierwszej pomocy. No i patrzcie, to i 500 dotów na minusie. No i niestety, moi drodzy, bliskie bankructwo. I chyba do tego, moi drodzy, będziemy dążyć. Niestety. Pokój kosztuje 500 dolarów. O matko. Gdzie? Z czym do ludzi w ogóle? Jakie 500 dolarów? Ja myślałem, że 50 dolarów, a nie 500 dolarów. A ile mnie będzie kosztowało, żeby to może jakoś usunąć? Moment. To mi wyłączcie. Ile będzie mnie kosztowało usunięcie? 100 dolców tylko dostanę? No dobra, jakby no, zawsze coś. Lepsze to niż nic. No nie. Osiągnij zysk do końca kwietnia roku 5 lub twój park zostanie zamknięty na stałe. Brawo, brawo, bravissimo. Ale już mniej więcej kojarzę chyba, co trzeba robić. Takie bardziej te atrakcje, żeby sprawiały większą frajdę, a nie takie coś, co się tylko kręci w koło. To sobie, nie wiem, mogę dookoła sobie czegoś chodzić i będzie to samo. Dobra, na szczęście nie zbankrutowałem. No i znowu. Ale póki co nie ma tej ikonki, że bankructwo. Trochę więcej ludzi teraz przychodzi do mojego parku, więc dobrze. Jak tam kolejki się prezentują? No, średnio, najeżdża. No, tutaj jeszcze mniejsze te ceny zrobić, żeby było więcej ludzi, no ale to się i tak, wiecie, no zeruje, bo prawda, no co z tego, że mamy więcej ludzi, jak jest tańsze bilety, więc to wychodzi prawie, że na zero. No chciałbym kolejną pożyczkę, ale no ja już nie mogę. Mogę maksymalnie dwie pożyczki. I tak wziąłem 12 tysięcy, co jest mega dużo, naprawdę, mega dużo. Nie wiem, czy nie pójdziemy w jakieś zwolnienia, niestety. Dozorcy, no na razie se poradzimy bez dozorców. Zwolnij, nie, to, zwolnij. Musimy, moi drodzy, niestety zwolnić dozorców. Tak samo dostawców, no co ja poradzę, niech będzie jeden, niech robi. Mechaników, mam nadzieję, że wystarczy też jeden. Ochroniarzy jeden, animatorzy też będzie jeden. I chyba to tyle, dokładnie. Dozorca też niech będzie jeden. Spokojnie, mordeczki, ja was później zatrudnię, jak się trochę odkuję. Spokojnie, spokojnie. Macie u mnie pracę pewną, także no problem. Jak tylko się odkuję, będę zarabiał miliony, czyli nigdy, to was przyjmę, czyli nigdy. Ale dobra, 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 idzie w... No nie, ale okej, bo coraz mniej mamy na minusie. Było 300, teraz tylko 100, więc coraz bardziej na tym zielonym polu mam nadzieję, że będzie. Wow, ile ludzi. Czy ludzie mi... aha, mam za drogie bilety, bo mi ludzie odchodzą. No halo, 4 dolce. To na ile musi być, na 3 dolce? Chyba lepiej, żeby to było w sumie darmowe, tak szczerze mówiąc. Naprawdę. No bo same atrakcje kosztują też w sumie trochę.
Dobra, ale no niech będzie te 4, te 3 dolary. Spróbujemy jakoś się, moi drodzy, odkuć. Ja bym chciał bardzo podziękować wspierającym. Na ekranie macie najlepszego wspierającego. Dzięki, że jesteś. Zachęcam was do wspierania kanału. Razem z widzami na Discordzie ogarnęliśmy poziomy, nazwy wspierania, więc mamy teraz lepsze bonusy. Tak samo na Discorda, link macie w opisie. Jeśli macie jakieś problemy z różnymi grami, na pewno wam pomożemy. Czy to ja, czy widzowie. Zobaczcie, 80 dolców na plusie. Idzie do góry. Jest plus. Jakby zauważyłem większe ilości. Tutaj chyba mamy nawet fulla, 28 gości. Nie wiem, ile maksymalnie może tutaj wejść, tak szczerze. Chyba 32. Albo nie, bo są wszystkie miejsca zajęte. No to mamy fulla. No to okej, to mi się podoba. Bo z tego najwięcej mam pieniędzy, ale i tak sobie musiałem troszkę obniżyć cenę, bo było za 9, a jest za 8,50, ale mamy tutaj faktycznie dużo więcej ludzi niż było i coraz większe zarobki. Powoli wychodzimy na prostą, mam nadzieję. Może faktycznie jeszcze poobniżamy sobie cenę, no nie wiem, damy za dolara, czy to w ogóle ma jakiś sens? No to jest na tyle takie sobie. Patrzcie, tutaj zmieniłem cenę, ile ludzi. Ocie panie. Faktycznie, trzeba te ceny tak dostosować, żeby naprawdę ludzie tutaj chodzili. 3,5 dolca to jest w sumie nie tak źle. No i patrzcie, to elegancko sobie ludzie weszli. Nawet okazuje się, że ta kolejka jest teraz za mała. Bo jeszcze mamy mnóstwo wolnych miejsc. No nareszcie zarabiam, dobra. Wychodzimy, moi drodzy, na plus. Musimy też zająć się spłatą pożyczek, co jest też bardzo ważne. Dajcie mi to, bo se trochę to rozbuduję. Jakie nie mam pieniędzy? Miałem tyle pieniędzy, halo. Czekaj, moment. Tutaj idziemy tak, tu idziemy... idziemy tak i tak. To sobie tak to w takim razie zrobię. Ojć! Okej, okay. Wpędziłem ludzi w ślepą pułapkę. Teraz nie mają jak stąd wyjść. Chyba, żeby to tak zrobić. Na przykład. W sumie. Tutaj mają teraz fajne wejście koło... koło tego wyjścia. No nie wiem. Szczerze, moment. To jest do małego przemeblowania. Wywalcie mi też te kwiatki stąd. Dobra. To też. I lecimy sobie z tego miejsca, bo tutaj się okazuje, że jest spore zainteresowanie. Zrobimy coś takiego. Kolejka będzie znacznie większa. Czy ja muszę to znowu odpalać? Nie, bo jest otwarte. Okej. Ludzie tam chyba powinni się na nowo tutaj przyjść, czy się zdenerwowali i tyle. Okej, dobra, wracają. Jest dobrze, jest dobrze. Bardzo lubię robić takie różne jakieś, wiecie, drzewka, kaktusy, dekoracje. To mnie kusi, żeby też porobić, ale boję się, że nagle stracę, no właśnie, pieniądze. I to nie jest dobre. Troszkę lekki będzie bałagan w naszym tutaj parku rozrywki, ale okazuje się, że najwięcej kosztowali mnie pracownicy. No, któż by się spodziewał? Zrobimy sobie tu takie ładne kwiatuszki. Możemy dać jeszcze inne kolorki, coś może takiego czerwonego. Proszę bardzo, żeby nie było tak łyso. Ciekawy jestem, czy takie dekoracje też mają jakiś wpływ na to, że tutaj sobie ludzie chodzą, albo sobie nie chodzą, nie mam pojęcia. Dobra, tu jest w ogóle full. Tu jest też full. Tutaj nie ma fulla. Może spróbujemy obniżyć cenę na 7 dolarów. Bardziej atrakcyjna. Ludzie też napływają. Tutaj też w sumie no, nie ma szału. Tu jest zadychę. Oj, to może faktycznie nieco przesadziłem. Za 9 bardziej zachęcimy ludzi do korzystania z tej pięknej wieży swobodnego spadku. I ja obecnie zbieram sobie na jak to się nazywa, ten pokój pierwszej pomocy, bo ciekawy jestem, czy coś to pomoże. Zrobiłbym go tutaj. Czy wtedy będzie więcej ludzi korzystało z tego? No i najlepiej zrobić jeszcze jedno gdzieś w tej okolicy, bo to jest też takie dosyć męczące dla człowieka,
że może potrzebować pomocy. Dobra, 220 dolców. Wow, naprawdę sporo. Sporo zarobku. Gdyby nie to, że mamy teraz lekki brud w naszym parku, ale w sumie nie ma tragedii. Tam w jednym miejscu trochę takie lekkie brudy. Dobra, myślę, że jest git. Ogólnie też chyba w miarę spoko pomysłem byłoby zrobienie większej ilości tych gokardów, ale szczerze nie mam pojęcia, czy będzie więcej. Pisaliście mi, że u was mają nawet po 20, co jest w ogóle ciekawe. Jakim cudem, aż 20 pojazdów? Wow! Tylko czy to muszę jakoś bardziej jeszcze rozbudować i wtedy będzie więcej? No mógłbym generalnie. Ale tu już się nie wyrobię, bo tu już mam te wszystkie zakręty tak zrobione, że no tu jest spadek, chyba że tu mam odcinek prosty, który musi być, żeby tu było to przejście. Najwyżej przejście, wejście będzie gdzieś troszeczkę dalej, ale też nie wiem, czy uda mi się zrobić. Tutaj bym sobie zrobił, ale no przeszkadza, więc właśnie musiałem to w taki sposób sobie ogarnąć, żebym to w ogóle zrobił, nie? No chyba, że tylko tutaj będzie wyjście w taki sposób. No ale tutaj też spoko to wygląda, że mamy taką możliwość jeszcze przejścia. Ojdź, tu jest nie z tego, tu jest z tego. Także no, nie do końca. Chyba, że tam dookoła może być też dojście w sumie. W taki sposób. I tam gdzieś dalej powiedzmy. Dobra, no spróbujemy. Obecnie mamy 5 tych pojazdów. Odrobinę mamy też hajsu. Także jestem ciekawy jeszcze, czy coś możemy z tym zrobić. A czemu tego nie mogę? A mogę, dobra. Tak, zamkniemy sobie go, żeby jeszcze bardziej mnie nie było stać na nic innego. I wywalimy sobie ten odcinek. Dokładnie, wywalimy sobie ten odcinek. Ten odcinek i ten odcinek. Prosty, bo tu będziemy już jechali w dół. A czemu nie mogę? Minus 20. Buduj. Aha, bo no dobra. To w sumie logiczne, że nie mogę. Tak, usuń to. Usuń to, usuń. No w sumie całe to. Wywalimy. O, jeszcze dostałem zwrot, zawsze coś. I chyba teraz mogę, tak. Tak i tu już na płasko. W sensie jeszcze na krzywo i teraz zrobimy sobie jeszcze jedną stacyjkę. Buduj. Dobra, także jest to troszeczkę dłuższe. Też nie wiem, czy nie będę musiał przenieść tych wejść i wyjść na sam koniec, żeby jakby tutaj się te pojazdy zmieściły. Nie wiem, zobaczymy. Odpalamy. No i mam 5, tyle ile było. Totalnie nic to nie zmieniło. No jeszcze mówię, jeszcze mogę ogarnąć to, aby te wejścia były troszeczkę dalej. Ale też nie wiem, czy to cokolwiek da. Tutaj by to musiało być. Tylko może sobie uzbieram trochę pieniędzy na początek. Chociaż w sumie nie wiem, czy to będzie jakoś mega trudne takie, żeby to... Tutaj bym musiał zrobić sobie wejście. O, to się samo ogarnęło. No i tutaj by było wyjście. Nie wiem, czy musi być tutaj, czy musi być dalej. Ojc, nie wyłączyłem sobie Discorda, przepraszam bardzo, już sobie go wyłączam, okej. No i dobra, no i teraz będzie więcej? Zobaczymy. Otwieramy. No i jest 5, także no ja nie mam pojęcia, jak wy to robicie, że macie 20. Serio, nie mam pojęcia. Co tutaj muszę zrobić, żeby było 20 tych pojazdów, serio. Okej, to sobie tam ogarnę później poza odcinkiem, żeby było git. Teraz nie wiem, czy sobie też powoli nie będę tego spłacał, tego całego kredytu. 100 dolarów, opłata miesięczna 63. To znowu mi pobierze pieniądze. Opłata miesięczna... No właśnie, już jestem, moi drodzy, na minusie, także no... Chyba to jest przez to. Mam nadzieję, że to włączyłem i tak się od razu... Zrobiło się na minus. Ciekawe. No nie, jeszcze zniechęcają ludzi. No ja nie mogę. To, że coś się stało w innym parku, nie oznacza, że u mnie będzie tak samo albo gorzej. Czemu tak na minusie nagle? Halo.
Co ja zrobiłem? Moment. Koszty konserwacji budynków. Aha, może te, co się zepsuły. Wynagrodzenie. W ogóle wynagrodzenie o połowę mi spadło, więc to już sporo uratowało. Koszty konserwacji. Na co najwięcej wydaje? Na konserwację budynków. Kto by się spodziewał, że będzie im więcej budynków, tym większe koszty samej konserwacji, co nie? 320 osób? Ej, serio, to jest sporo osób. Ale tu bym sobie tą cenę podniósł, bo tutaj i tak będą ludzie przychodzili, mimo że będzie za $30, tak mi się wydaje. A jak nie, to na chwilę damy troszkę więcej, po prostu. Mamy trochę mało ludzi w kinie. 14 gości. Damy na $4. 334 osoby. Ej, to jest serio, mega, mega dużo. No i nie wiem, czy jeszcze obniżyć cenę biletu? No też bym chciał trochę zarobić, szczerze mówiąc. Dobra, ej, bo za chwilę... No nie! No czemu znowu mi upadło, no? Ja chcę sobie zakupić w końcu do jasnej ciasnej ten pokój pierwszej pomocy. Czemu on musi być taki drogi? Naprawdę, mogę to jakoś na kredyt, na krechę wziąć, ja to później oddam, ja to odpracuję, naprawdę. Też może spróbujemy nie być takimi dziadami i zrobimy darmowe toalety, dobra? Spróbujemy wziąć jeszcze za 2,5 dolca, tylko i wyłącznie 2,5 dolca, to jest bardzo mało. Widzę, że zadowolenie spoko, czystość też nawet git, mimo że nie jest git według mnie. Bo tam widziałem, nawet tutaj są lekkie brudy. Ogólnie wszystko na zielono, także widzicie to? Jest git i ludzie napływają, faktycznie. Kto by się spodziewał, że mniejsze ceny zachęcą ludzi, co nie? Błagam, dajcie mi te 500, stop. Póki mam pieniądze, zrobię ten pokój. I teraz nie wiem, czy on musi być tu od razu, damy go tutaj, dobra? Damy go tu, ale bez tej trawy, co? Trochę mi zarósł. Tak, usunę tą trawę. No i zobaczymy, czy będzie więcej osób korzystało. Akurat się teraz musiało to zepsuć, serio. Znowu będę na minusie bardzo. Za koszty naprawy, no. No nie! Gdzie jest jedyny naprawca? Halo, naprawco. Gdzie jesteś? Pewnie odpoczywa. Któż by się spodziewał? Błagam, przyjdź i to napraw. Jest! Dobra, naprawił w 5 sekund. Można? Można. O! Od razu tam widzę, że ktoś sobie wlazł do tego. Jak tylko z tego wyszli, co? Już dobrze wróży. Dobra. Wow! Co tu się z tym wydarzyło? Tak się to trzęsło jakoś mega dziwnie. Okej, teraz trochę ludzi spada. Ale no, nikt tam nie idzie do tego, nie? Więc w sumie, no nie wiem, czy to jest jakoś mega ważne. Może zrobimy jeszcze kolejne tutaj gdzieś. Bo to jest też chyba, jak już mówiłem, takie... powoduje niezbyt przyjemne uczucie. Tutaj też trochę ludzi korzysta. Ale szału nie ma, chociaż tu jest pełne, o! To już wiem, skąd mam tyle pieniędzy. No i niestety, mimo tego, że zrobiłem tuż obok pokój pierwszej pomocy, no to ludzi w ogóle nie przybyło, a bardziej ubyło. Jedna osoba korzysta. Super. To naprawdę się opłacało, serio. Mega, mega sztos. Po prostu. No nie. Czemu tak? Tu jest mega dużo ludzi. Tyle, że teraz deszcz pada i nie będą korzystali, jak deszcz pada. No ja cię kręcę. To jest też masakra. 330 osób, to ogólnie jest dużo. Dobra, pokażcie mi inne. Tu miałem 500 dolców jakieś inne. No nie, czemu 1000? Za co 1000 dostałem? Koszty operacyjne? $1000. No nie wierzę w to. Ja cię kręcę. Za co takie koszta? Ej, dawaj, bo ja zaraz zbankrutuję. $750. $1000. Ej, bo za co tak? Co, za pożyczkę? Nie, to chyba nie. Pamiątki. Przychody sklepów. Zero? Co?
Czemu zero? Przychody z przejażdżek. Park. 15 dolarów za sam park. Wynagrodzenie 340. Koszty pożyczek. Konserwacja budynków. Dlaczego? Czemu 1000 nagle walnęło? O co to chodzi? Co jest? Że co? Że nie ma tych rzeczy w sklepach? No ale bez przesady, z tego to ja tam miałem 30 dolców, a nie nagle na minus 1000. Z tego co widzę, wszystkie atrakcje działają, także no problem. Jest w miarę, no w miarę czysto, powiedzmy. Wow, jak zadowolenie walnęło w dół. Ale czemu? Obrzydliwa ścieżka. Ma już dość parku, a czemu? Tych skrzyń gdzie indziej, nosić tych skrzyń gdzie indziej. Aha. Nie ma interesownych. W okolicy nie ma intensywnych przejażdżek. To jaką ty byś chciał intensywną przejażdżkę? No, ale dobra, widzę, że jednak narzekają na brudy. Narzekają na brud jednak. Dopiero po chwili. No zatrudniłbym z chęcią dozorcę. Mogę zatrudnić. No tyle, że to już prawdopodobnie nic mi nie da. Wow, ale śmieci. Dobra, faktycznie jest tragedia. Nie wiem, czy faktycznie to nie będzie bankructwo mojego parku i nie będziemy robić nowego parku. Dajcie jakieś protipy, od czego zacząć, jakie są najlepsze atrakcje, jak wy to robicie, że nie bankrutujecie. Czy trzeba takie od razu same intensywne za gruby hajs robić, a takich to w ogóle nie robić? Czy, nie wiem, podnieść ceny od razu w sklepach na jakieś mega wysokie, na napoje, tego typu sprawy? Dajcie znać co, gdzie, jak. Naprawdę będzie mi mega miło. I będziemy robili kontynuację, powiedzmy drugą serię, a bardziej taką pierwszą, bo ta jest taka, gdzie dopiero się, powiedzmy, uczę. No i niestety, moi drodzy, park zbankrutował i został zamknięty. No niestety, ale park nie spełnił wymogów, zbankrutował, chciałem jak najlepiej, wyszło jak zwykle. Myślę, że w kolejnej części to sobie zrobię tego karty, bo one są naprawdę spoko i chciałbym, aby tam było dużo pojazdów. Naprawdę, żeby z tego był gruby hajs, bo tu jest największa kolejka do tego. Największa kolejka właśnie jest na tego kardy. Wyjście, moi drodzy. Tryb piaskownicy. No i będziemy, moi drodzy, robić nowy park. Western Park. No ja bym raczej w ten fantasy szedł, bo to takie najlepsze w sumie było. Bo te inne są chyba takie bardzo, z tego co kojarzę, płaskie te mapy. Zobaczmy Lake Park, jak on się prezentuje. Dobra, jak to wygląda? Tutaj ten teren. O, bardzo ładnie. Jakie fajne oczko wodne. Trochę wygląda jak taki kosmiczny w sumie statek. Jakieś UFO z czymś tutaj. Nie wiem. Jak ten z Mario, to tak sobie chodził. Ten taki stwór, tylko bez tego tutaj ogonka. Nie wiem, jak on się nazywał. Ej, fajna mapka. Dobra, także widzicie, nawet w tym odcinku udało się wybrać kolejną mapkę. 25 tysięcy mamy hajsu. Ktoś tutaj wszedł, zapłacił. Nie wierzę to, serio? Za dolara, okej. I tego, wydaje mi się, nie będziemy ruszać. To będzie za dolca. Sero, czemu tutaj kolejne osoby wchodzą i płacą? Że co? To może właśnie o to chodzi w tym parku, żeby nic nie robić. Tylko odpalić grę i po prostu czekać. Po prostu czekać, bo ludzie wchodzą i płacą. Patrzcie to, a ja nie płacę totalnie za nic. Ej, to jest nice. To mi się podoba. Naprawdę. Kolejny.
No nie wierzę w to. Naprawdę? A pokażcie mi teraz zadowolenie. Pół na pół. Okej. Ja na razie nie będę w sumie nic robić. Piszcie jakieś propozycje, od jakiej atrakcji w kolejnym odcinku sobie zaczniemy. W kolejnym nowym odcinku. Co tutaj zrobić z tymi sklepami, które robić, które nie robić i tak dalej. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. Zapraszam do wspierania kanału oraz wbijajcie na Discorda. Wszystkie linki macie w opisie. A ja już zarobiłem 8 dolców, teraz będzie 9 za nic. I to jest, moi drodzy, życie. Dobrze, ja się z wami żegnam. Na razie. Pa, pa.